Weekendowe święto siatkówki, memoriał imienia Józefa Gajewskiego, zakończył się dla MKS Ślepsk-Malow-Suwałki podwójnym sukcesem. Pierwszy, osiągnięty na boisku, to dwa zwycięstwa. Najpierw suwalscy siatkarze w fazie eliminacyjnej odprawili drużynę Trefla Gdańsk. Przed meczem finałowym, tak o mającym rozpocząć się spotkaniu, mówił prezes klubu Wojciech Winnik. Serce jest oczywiście za moim klubem i chciałbym, żebyśmy wygrali go po pięknej walce. Co do wyniku, nie będę rokował, bo jeszcze podkreślę, że każdy z zespołów jest na różnym etapie przygotowań, także jeszcze trzeba dać trochę cierpliwości, żeby ta forma się ustabilizowała, ale no tak jak mówię, no liczę na dobry mecz i liczę, że wygramy, że uda się nam po raz trzeci wygrać turniej, ten piękny w tym roku jubileuszowy 10. Memoriał Józefa Gajewskiego. Jak widać, wiara i serce prezesa klubu chyba pomogły, choć nie sposób pominąć tu zasług zawodników. Siatkarze Ślepska wynikiem 3-1 zwyciężyli z Onisko Warszawa. To znakomite preludium do zbliżającej się inauguracji występów drużyny w plus lidze. Jeśli chodzi o zespół, o sztab trenerski, na pewno wyczuwalne jest napięcie, już ta ekscytacja, bo te sparingowe mecze wkraczają w coraz taką bardziej decydującą fazę szlifowania tej formy. Mierzymy się już oficjalnie, już nie na sparingach, gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, także jeśli chodzi o to, no to zespół trenuje, pracuje, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cieszymy się, że zawodnicy już są wszyscy zdrowi, bo mieliśmy trochę kontuzji, ale już wszyscy wracają do zdrowia, co nas najbardziej cieszy i mam nadzieję, że przez te najbliższe 4 tygodnie każdy z zawodników no doszlifuje tą formę na tyle, żebyśmy mogli się cieszyć z dobrej inauguracji sezonu. Nie tylko zawodnicy i trenerzy ciężko pracują. Klub szykuje się do wielkiej przeprowadzki. Niebawem opuści halę Osir i na dobre osiądzie w nowym obiekcie przy ulicy Zarzecza. Wiemy, że mamy niedużo czasu, dlatego też czujemy ogromny stres i dużo w nas emocji. Gościem specjalnym memoriału był marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Imprezę odwiedził po raz pierwszy. Pierwszy raz, ale bardzo wspaniały memoriał, bardzo dobra organizacja, wysoki poziom sportowy, także cieszę się, że z roku na rok on podwyższa zarówno poziom sportowy, jak i też widzę coraz więcej osób. Ja jestem fanem nie tylko od czasu, jak już zostałem marszałkiem, ale też już wcześniej wiernym kibicem Ślepska Suwałki. Uważam, że to jest fajna drużyna, budowana przez wspaniałych ludzi, włącznie z panem prezydentem, z prywatnymi sponsorami, firmą Malow. Także cieszę się, że w Suwałkach została zbudowany zespół już na taki, można powiedzieć, polskim poziomie, a mam nadzieję, że też na europejskim. Marszałek Kosicki wraz z zarządem województwa i, jak podkreślał, całym podlaskim samorządem docenili siatkarskie dokonania naszej drużyny i dali temu wyraz w postaci dofinansowania. Kasa Ślepska została zasilona przez wojewódzki samorząd kwotą 159 tysięcy złotych, co dużym aplauzem przyjęli zarówno zawodnicy, jak i kibice. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie, żebyśmy jako zarząd województwa podlaskiego nie mogli wspierać tak wspaniałej drużyny z Suwałk. Także panie prezesie. Już kończąc, tylko powiem w taki sposób. Życzę przede wszystkim złotego medalu w plus lidze i tak, żeby Ślepsk gościł u siebie też Ligę Mistrzów. Musimy sobie stawiać cele ambitne. Dziękuję bardzo. Tegoroczny memoriał był edycją jubileuszową, 10. z kolei. Wydarzenie od początku nosi imię Józefa Gajewskiego. Prezydent Józef Gajewski spotkał się 10 lat temu z innym Józefem, Józefem Wiszniewskim. Okazało się, że we dwójkę bardzo kochają siatkówkę. Pan Józef Wiszniewski zaczął budowę klubów od Ligi Okręgowej, trzeciej do drugiej ligi. I w momencie awansu do pierwszej ligi Augustów nie miał hali, w której mógł otrzymać licencję na grę w pierwszej lidze. No i wtedy Józef Wiszniewski trafił na bardzo przychylność tutaj dużą ze strony pana prezydenta Gajewskiego. Oni ze sobą rozmówili się, domówili szczegóły, no i klub przeniósł się do Suwałk. Stąd jakby upamiętniamy, no bo to jest tak naprawdę
krok milowy, który został zrobiony w tym, żebyśmy dzisiaj mogli się cieszyć z tego, że będziemy grali w sezonie 2019-2020 w Polskiej Lidze Siatkówki z najlepszymi zawodnikami i klubami świata. Trzymamy kciuki za sukcesy naszych siatkarzy.